To mogą być Włochy, to może być Chorwacja, na razie o tym nie myślę, ale to na pewno we wrześniu. Ale właśnie, dlaczego nie Polska? Dlaczego akurat za granicę? Nie wiem, bez jakiegoś szczególnego powodu. Pogoda może? Nie, wspólny plan z przyjaciółmi, żeby tym razem spędzić czas za granicą. Bardziej tak po prostu ze znajomymi na jakiś piwak. Po prostu tak ze znajomymi spędzić czas. Wydaje mi się, że tanio, nie muszę nic płacić, dlatego. No spontanie, to wyjdzie. A jak nie, to też okej. Okay. W Polsce może być jak dla mnie. Polska też jest w porządku. Tak. Tylko żeby pogoda była. Musi przede wszystkim pogoda dopisać, bo tak to mi z wakacji, prawda? A raczej górskie klimaty, czy raczej plaża, wylegiwanie się? Plaża jednak. Już po wakacjach, czy przed wyjazdem? Przed wyjazdem. A gdzie w tym roku? Gorlice, takie tereny. Jeszcze przed, bo pracuję. To jeszcze nie jechałam na wakacje, ale planuję jechać z koleżanką do Warszawy na 3 dni prawdopodobnie. Taki krótki urlop, a jakiś dłuższy planujesz? Nie, raczej nie. Raczej się uczę, bo w naturalnej klasie teraz będę, więc się skupię na nauce i na pracy. W tym wieku jestem, że cały rok już jestem na wakacje, a już mam 80, prawie że 7 skończonych. Jestem ze Szczecina. Akurat Chrzanów to jest takie jedno z piękniejszych miast. Spokojnych, grzeczni są ludzie, takie przytulni. No i od wielu, wielu lat to przyjeżdżam, ze względu na to, że to brat mieszka, mama mieszkała, to też 100 lat przeżyła. Ustka, Polska. Co skłoniło do tego, że akurat Polska? Sentyment? Zawsze jeżdżę do Polski. No, wie pan, ci, co nie byli w Polsce, no to oni nie wiedzą jeszcze, gdzie byli. Jeżdżą tylko Turcja, Tunezja. A o pogodę się pan nie obawia? Nie obawiam się, bo jadę 22 lipca i zawsze mam pogodę, zawsze jest 30 stopni, zawsze jest upał. Byliśmy już w Gdańsku, byliśmy w Białymstoku, bo jest co zwiedzać, byliśmy na Podlasiu. W tej chwili jesteśmy tutaj w Chrzanowie, ale to jest takie jak gdyby centrum, bo wszędzie mamy blisko, czyli 50 km do Katowic, 50 km do Krakowa, no a wiadomo, Jura, to można tu wszystko zwiedzać. Do Ojcowa mamy prawie 20 km, także super miejsce. Taka baza wypadowa, że możemy coś po prostu dalej sobie zwiedzać. Do Zakopanego też mamy bliziutko, także wszędzie można jeździć. Polska jest najpiękniejsza, najwięcej ma zieleń, nie ma tego cementu, nie ma tego wszystkiego, a różnorodność tej naszej, jakby to powiedzieć, tych lasów. Polska jest piękna, tylko trzeba po prostu wyjść z domu i zwiedzać. Jeśli chodzi o wakacje, jakbyś już miała jechać, to wybrałabyś wakacje w Polsce, na przykład nad Polskim Morzem czy w górach, czy raczej szukałabyś czegoś za granicą? Chyba za granicą, ale myślę, że to jest kwestia tego, że po prostu jestem młoda, ja lubię zwiedzać jakieś takie muzea, różne dzieła sztuki, więc pewnie bym wybrała jakieś Włochy albo Grecję, coś takiego, żeby właśnie być blisko tej sztuki i kultury. Przed wyjazdem. A jakie plany na ten rok wyjazdowe? Polskie Morze. A dlaczego akurat Polskie Morze? Co takiego jest właśnie w tym Polskim Morzu, że wiele osób tam chce? Bo tam koleżanka mieszka, tylko dlatego. Czyli można zaoszczędzić troszkę na noclegach? Dokładnie tak. A jeżeli nie byłoby koleżanki, to też wybrałaby pani jednak Polskę, czy zagraniczne klimaty czasem też bywają? Zagraniczne klimaty, bo jest taniej niż nad Polskim Morzem. I też pogoda chyba pewna. Zdecydowanie tak.